mamy z czego być dumni. Zaczęliśmy sezon pierwsi, grając kwalifikacje do Champions League. Zakończyliśmy ostatni, grając do ostatniego meczu finałów, czyli do 7. meczu. No niestety, czasami sport jest okrutny i trzeba się z tym pogodzić, że się nie ma tego złota i się nie wygrało, ale no mimo wszystko chcę zostać na pozytywnym myśleniu i mieć ten sezon na wielki plus. Sezon na pewno długi. Zaczęliśmy chyba jako pierwsza drużyna na początku sierpnia. Mamy już dzisiaj 15 czerwiec, także 10 miesięcy ciężkiej pracy, zaczynając od eliminacji do Ligi Mistrzów. Później naprawdę 32 mecze rundy zasadniczej. Kończymy na 7 meczu w finałach, także naprawdę ciężka praca. Dużo nas to kosztowało, teraz czas na zasłużony odpoczynek. Jest pełen niedosyt, bo mieliśmy naprawdę na wyciągnięcie ręki Anvil. Wygrywaliśmy 3-2 w serii. Nie potrafiliśmy tego wykorzystać, ale taki jest sport, takie jest życie. Myślę, że z czasem docenimy to wicemistrzostwo, bo chętnych było wielu, a my byliśmy w tym finale. Troszkę rodzinę odwiedzę, mamę we Francji, z żoną na wakacje tydzień polecimy, żeby odpocząć od wszystkiego i to już będzie mi starczyło. No ale muszę mieć troszkę wakacji, no bo sezon jest długi, wyczerpujący i trzeba troszkę też mieć czas dla siebie i odpoczywać, bo mimo wszystko od początku do końca sezonu. Sportowcy nie mogą brać urlopu, to nie jest tak, że się przerywa, kiedy się jest zmęczony i się leci na wakacje, tylko od początku do końca trenujemy, odpuszczamy wszystkie ważne urodziny, wszystkie święta i tak dalej, nie jesteśmy z rodzinami, więc to specyficzna praca, więc potrzebny jest ten tydzień, ten miesiąc dla mnie jak najbardziej.